Hej manko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Ja jestem Trubadurek i zapraszam was na kolejny odcinek. Jak wiecie, troszkę się pozmieniało od ostatniego odcinka, bo zrobiłem sobie malutkie czyszczenie mapy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, też zrobiłem dla was tylko te najważniejsze miejsca. Tutaj mamy jakieś pierdoły z obozowiskiem bandytów. Można by było tutaj sobie wyczyścić to wszystko, już to zrobiłem, więc będziemy dzisiaj jeździć po najważniejszych miejscach, czyli miejscach mocy, i pokażę wam, gdzie znaleźć pierwszy jakby element nie zbroi, tylko mieczy szkoły żmij. Dobra, także myślę, że możemy zaczynać. Trochę żelastwa się zebrało, zobaczcie sobie sami. Trzeba będzie się tego pozbyć troszeczkę. Więc tak, lecimy teraz do kowala Williego, żeby z nim porozmawiać. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Dobra, to i tak nam nie będzie potrzebne, bo to syf jest. Posprzedajemy sobie to wszystko, żeby się też miejsce zrobiło. Ja mam tylko nadzieję, że chociaż dam radę część sprzedać, żeby chociaż się poruszać jako tako. Weź, chłopie, jeszcze kilka. Już mu się pieniądze kończą. Dobra, udało się. Resztę sprzedamy u innych handlarzy. Dobra. Nie mogę już nic więcej sprzedać. Bywaj. Więc ruszamy z tym, co mamy. Tutaj mamy też jeszcze niedaleko brata gościowy, z którą rozmawialiśmy za pierwszym razem, w pierwszym odcinku, Znowu ci więc czarne trzeba by szmaty było przybliżały. podejść do niego. Wy byście nas od złego wybawili? Tylko po której stronie ty jesteś tutaj? Dobra, ja cię znajdę. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, O, co akurat polował też sobie z nim porozmawiamy. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Na razie podziękuję, ale chciałbym jeszcze ci coś Ludzie o sprzedać. tym. Dobra, jedną zbroję mamy, więc to nie będzie nam potrzebne. To zresztą też nie. Dobra. Tutaj też w sumie się ubrałem. Tak, co by tu jeszcze można było ogarnąć? Jakieś rupiecie. O, zobaczcie. Czy to można już przeczytać? Nie. A to jest te stare zadania, więc. Dobra. Można by było to sprzedać. Kurde. Nie masz pieniędzy. Uważaj na siebie. Dobra. Mamy troszkę ogarnięte. Wiem, że mam zniszczony miecz, ale to nieważne. Teraz sobie przywołamy płotkę. A nie, w sumie mam tu znak. Po co mam ją wołać na razie? Dobra, pokażę wam pierwsze miejsce mocy. Jezus Maria, znam już gdzieś tepło. To jest pomyłka. Idziemy sobie do mostu Śnieżki.
Dobra. Już wam pokazuję, gdzie jest pierwsze miejsce mocy tutaj w tym obszarze. Kurde, za daleko zaszedłem. Jeszcze nie w tę stronę poszedłem, ale jaja. Dobra, ale przy okazji zbiorę sobie ziółka. I też na końcu odcinka, jak się uda, po prostu wszystko już zebrać, żeby w następnym już ruszyć dobrze z fabułą, to myślę, że rozdamy sobie punkciki zebrane już za postać, nie? Żeby je rozwinąć. Magia to miejsce mocy. Dobra, przytrzymujemy. I robimy tak teraz z każdym punktem, jaki jest tylko możliwe, nie? Także tutaj idziemy do najbliższego. Gdzie jest teraz najbliższy? Przy opuszczonej wiosce. Sobie szybko to ogarniemy, żeby już chociaż pomniejsze jakieś misje zacząć robić. Dobra, przeskakuj to. Tutaj wszędzie jest blisko, na szczęście. Nie trzeba taki kawał zapierdzielać. Medalion drży. To miejsce mocy. No, i drugi punkcik już. Teraz już tutaj idziemy obok. To sobie tutaj chyba najszybciej będzie, jak sobie płotkę tutaj wezmę. Jedź, płotka! Dawaj. Wisz, Tavio. Patataj. Dobra, tutaj jeszcze kawałeczek. Aha, i dzięki temu, że po prostu robiłem te znaki poboczne, podbiłem sobie też poziomu trochę, zobaczcie. Tutaj mam już drugi level postaci. O. I wszystkie te znaki, które po prostu, miejsca mocy, które tutaj znajdujemy, są rozsiane po całym świecie gry. Można je wszędzie znaleźć. Dobra, teraz gdzie mamy następne miejsce? Mamy je tutaj najbliżej. Ale zanim tam pójdziemy, skoczymy jeszcze do spalonej wsi. Bo tutaj jest miejsce, gdzie można znaleźć jeden z elementów miecza szkoły żmii, więc warto jest się tu wybrać. Ja sobie tutaj zaznaczę miejsce, żeby tam szybko podskoczyć. Bo tam zaraz obok będzie misja do wykonania. A chciałbym też ją zaliczyć. O Jezu, zapomniałem, że się boisz wysokości, płotka. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. O matko, to nie w tę stronę, dobra. Jedziemy! Tym zajmiemy się później, bo to nie jest jakby część tego zadania, co chciałem zrobić. Dobra, bo spadnę jeszcze. Zrobimy tą misję kiedy indziej, jak Bóg nakazał.
Dobra. Ja chciałem teraz tutaj, chciałem do spalonej wsi iść. Sobie tutaj szybko zmedytuję. Do rana. O, super. Teraz sobie zaznaczę miejsce, gdzie jest możliwe znaleźć te miecze. Więc warto jest sobie to ogarnąć, bo pokażę wam, jakie statystyki mają też te miecze. Są o wiele mocniejsze, jeśli chodzi o ten. Gdzie to kurczę jest? Tutaj gdzieś w tym pobliżu było. Tu gdzieś. O, mamy. O, tutaj przeskakujemy. O Jezus, łap się. Łap się. No, i teraz go walimy, jednego i drugiego. Co ty masz? Nic nie masz, chłopie. Weź mnie nie denerwuj w ogóle. Troszeczkę ściszyłem efekty jakby walki, bo w poprzednim odcinku nawet nie było słychać w pewnym momencie, kiedy coś mówiłem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko lepiej słychać. Także tak. Tutaj mamy to miejsce. Notatka dezertera, to może sobie... Za co ja mam kurwa umierać? Za Temerię? Ojciec i trzech braci już umarło. I co? I gówno, nikt im nawet pogrzebu nie wyprawił. Ojciec powiadał, że mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. To ja teraz pouczę na jego i zamiast ginąć za Temerię, będę rabował tych, co zabijali temerskich synów. Obóz już mamy w samym środku lasu, niedaleko starego młyna. Teraz tylko czekać, i jak ruszymy na pierwszą rejzę. Dobra, tutaj mamy to zlecenie zaginiony brat. Też sobie ogarniemy. I tutaj mamy w tej skrzyni pierwsze miecze. Pierwszy schemat mieczy Szkoły Żmij. Dobra. Jak się uda też na końcu odcinka, też sobie to ogarniemy wszystko. Żeby te miecze już były na kolejne zadanka. Jezus Maria, myślałem, że normalnie zginę. Dobra, schodzisz. Ładnie. I teraz tak. Idziemy sobie przez przeprawę, przez rzekę. I potem pójdziemy sobie na cmentarz. No, także mamy tutaj kawałeczek. Jeszcze troszeczkę. Tutaj od tego miejsca odbijemy sobie zaraz tutaj koło cmentarza, więc kawałeczek. Ja wam to też przyspieszę. Tutaj mamy już kolejne miejsce. To miejsce mocy. O kurde, no nie weszło. Czasami się tak zdarza. Dobra, jeszcze raz.
Dobra. Tutaj mamy w tym miejscu też następne misje, więc warto jest je zrobić sobie, ale najpierw chciałbym odebrać to jeszcze i zrobić jeszcze ten mieczyk. Tam zaraz mamy przy tym cmentarzu, więc... 200 metrów takich kroczków. Medalion drży to miejsce mocy. I tutaj zaraz obok też mamy miejsce, gdzie możemy znaleźć drugi schemat miecza. Więc teraz sobie zmienimy na Arda. Dobra. Te duszki tam mi nie straszne są. Dobra, wybaczcie, tutaj małe cięcie będzie, bo ucięło mi w trakcie nagrywania ogólnie nagranie. I muszę zaczynać teraz od tego miejsca, gdzie skończyliśmy poprzednio. Nie pokazałem wam w tym czasie, na co wydaliśmy punkty, więc zrobię to teraz na szybko. Tutaj mamy. Poszliśmy sobie w pamięć mięśniową i w skupienie. Później dalej będziemy rozwijać późniejsze etapy. Dobra. Teraz możemy sobie na spokojnie iść do obozu Nilfgaardczyków. Ale właśnie tutaj też mamy misję, więc chciałbym też o nią zahaczyć. Dobrze jadę? Dobra, sobie tutaj zaznaczę. W każdym razie po prostu idziecie w to miejsce, znajdujecie po prostu kościotrupa i tam znajdziecie schematy miecza szkoły żmii. To jest łatwe. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Dobra, poszukam tej skrzyneczki. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Dobra, cenna przesyłka. Lecimy. O! Kurczę, ale tutaj... A, tutaj są ślady. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Dobra. Tutaj jest będzie. Jest wóz. No ale strzały są. Coś mi się wydaje, że... Wóz jest naszpikowany strzałami. Wóz jest naszpikowany strzałami. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Dobrze.
Tu ktoś jeszcze leży. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Ja obstawiam to drugie. Strzała. O tym nie było mowy. Dobra, tutaj mamy kolejnych przeciwników. Więc super, tylko gdzie jest ta skrzynka? Tutaj w tym miejscu powinna być. Tutaj jest. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. Siakrę. O, tutaj też sobie pobijemy troszeczkę te potworki, bo ten się przydadzą po prostu, żeby ulepszać nam ekwipunek. Dobra. Lecimy teraz. Tutaj mam. Tutaj nic nie ma już. Jezus Maria, na drzewa wchodzisz, Geralt. Dobra, schowam sobie mieczyk. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Przejrzałem cię. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Przekonajmy się, tylko muszę jedną płotkę wsiąść. Jedź, płotka! Jedź za nim. Kurde. Jestem już blisko, prawie go mam. Jest. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Dobra. Dobra, jedź. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe. Ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. Dobra, jedno zadanko się udało ukończyć. Teraz sobie polecimy też do drugiego. Tutaj było, po drodze. Tutaj zaraz mamy niedaleko, więc można by było zahaczyć. Dobra, płotkę wezmę na szybko. No! Znowu mi
sarny drzewka poobgryzały. No widzisz. Co za sarny. Złe, przebrzydłe. Dobra, wilki tutaj są. Więc można by było sobie... Nie mordują, tylko watacha wilków się zebrała, no. O jedy. Kurde. Trzeba by było troszeczkę tutaj... Kurde, no zaraz zginę, ale jaja. Dobra, jest czysto, no całe szczęście przeżyłem. Tutaj mamy jakieś mięso z nich. Też się przyda. Dobra, wszystkiego zbierać i tak nie muszę. Dobra, tutaj jest oznaczone, więc można lecieć. Czego ty tam skaczesz w powietrzu? Coś pożyczyłem. Dobra, co tu się dzieje? Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe, i co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Dobrze, pomogę ci. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. No wiesz, Geralt, zawsze musi być ten pierwszy raz. Teraz sobie wezmę tutaj Arda. I co tu się dzieje? Ciało. To tłumaczy smród. Dobra, mamy go, ale pozwólcie, że sobie to zbiorę. Wszystko.
Dobra, przebadajmy, o co tu chodzi. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Dobra. Tutaj mamy, kurczę, jakieś... Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Tak, tak, znalazłem patelnię. Już ją biorę. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Tak, już idę. Tutaj mamy jeszcze coś. A widzicie, warto się jest rozglądać wszędzie. Dobra, mam patelnię. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Usmażę sobie na kolację sielawę albo kola. No, udało nam się to zrobić. Pieczone jabłko. Super. I sok jabłkowy, ale jaja. Dobra z niej babcia. Okej, okay, teraz pójdziemy sobie do kowala i zobaczymy, czy damy radę zrobić te miecze. Dobra, jesteśmy na miejscu. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Spodnie, kurczę. Czekaj. Miecze i tak dalej. A nie, bo to jest zwykły kowal. On robi tylko po prostu zbroję. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mam, kurde, te składniki i tak dalej. O, on tylko, kurczę, robi zbroję i tego typu sprawy. Bywaj. No dobra. Tutaj myślę, że możemy sobie zakończyć w takim razie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił dla was Trubadurek. Siemaneczko. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past. Anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.